Cześć, Jarek Bednarski, witam Cię w drugim odcinku podcastu Nie sprzedawaj, pomóż kupować. Dzisiaj odpowiemy sobie na dwa pytania. Dlaczego i jak? Wyobraź sobie, że masz do wykonania jakąś czynność. Załóżmy, że tą czynnością będzie pójście po zakupy. Wsiadasz w samochód, jedziesz, sklep załóżmy oddalony jest od Ciebie o kilometr lub dwa, wchodzisz, wybierasz rzeczy z półki, podchodzisz do kasy, płacisz, wsiadasz do samochodu, wracasz do domu. Prosta czynność, prawda? Ale wbrew pozorom nawet nie zastanawiamy się nad tym, jakie warunki muszą być spełnione, żeby ta czynność została wykonana prawidłowo, żeby ta czynność została wykonana tak, że ty będziesz z niej zadowolony i być może jeszcze ktoś, dla kogo te zakupy robisz, albo kto te zakupy robi wspólnie z tobą. Bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym właśnie, jak ta czynność wygląda w rzeczywistości. A prawda jest taka, że po to, żeby zrobić zakupy, potrzebujesz dwóch rzeczy. Rzecz może to nie jest najlepsze słowo, ale chodzi o to, żebyś miał czy miała przede wszystkim chęci, motywację do tego, żeby te zakupy zrobić. Po drugie, musisz mieć odpowiednie kompetencje, żeby te zakupy zrobić. Motywacja? Tak, motywacja. Musi ci się chcieć. Założę się, że na pewno nieraz zdarzało ci się po prostu nie zrobić zakupów, dlatego że ci się nie chciało. Nie chciało ci się pojechać, nie chciało ci się iść do sklepu, nie chciało ci się chodzić, nie chciało ci się stać w tej kolejce i tak dalej, i tak dalej. I to jest normalne. Każdy z nas ma takie podejście, każdemu z nas to się zdarzyło. Ale załóżmy, że masz te chęci, tak? Że jesteś w stanie wyjść z domu, wsiąść w ten samochód i pojechać do tego sklepu. Ale czy sama motywacja, czy same chęci do tego wystarczą? Otóż nie. Musisz mieć też odpowiednie kompetencje. Kompetencje, czyli odpowiednią wiedzę i odpowiednie umiejętności, żeby te zakupy zrobić. Ja wiem, że to może brzmieć co najmniej dziwnie, jak to kompetencje, żeby zakupy robić. No przecież wsiadam w samochód, jadę, robię zakupy i wracam. No właśnie, pewne rzeczy, pewne działania, jakie w życiu podejmujemy na co dzień, są dla nas tak oczywiste, tak jasne i tak proste, że nie oceniamy ich, nie analizujemy ich, nie patrzymy na nie w taki sposób, w jaki moglibyśmy, w jaki byśmy popatrzyli na nie, gdybyśmy do nich nie byli przyzwyczajeni, gdybyśmy nie robili ich właśnie na co dzień, gdyby były dla nas w pewnym sensie nowością? No właśnie. Na szkoleniach z zakresu kreatywności, kreatywnego myślenia proszę uczestników o to, żeby zrobili pewne ćwiczenie. Polega ono na tym, że mają przygotować człowieka z XII wieku na zrobienie zakupów w markecie. Oczywiście można zrobić to ćwiczenie po łebkach, tak? I na przykład iść z nim do tego marketu, ale tu nie o to chodzi. Idea tego ćwiczenia polega na tym, że macie temu człowiekowi tak wytłumaczyć cały proces robienia zakupów, żeby on sam mógł udać się do sklepu, mając w portfelu określoną kwotę, bądź dysponując waszą kartą kredytową, wejść do tego sklepu i zakupić, no na przykład puszkę groszku, karton mleka, papier toaletowy, czekoladę, krem do twarzy i tym podobne rzeczy. I wtedy, kiedy uczestnicy robią to ćwiczenie, a mają na nie mniej więcej 10 do 15 maksymalnie minut, okazuje się, że nie są w stanie tego ćwiczenia zrobić. Zaczynają się pojawiać pewne bariery, z których istnienia w ogóle nie zdawali sobie sprawy. I jak tu wytłumaczyć temu człowiekowi, co to jest karta kredytowa? Jak mu wytłumaczyć, co to są pieniądze papierowe? Jak mu wytłumaczyć, co to jest mleko w kartonie? Co to jest groszek w puszce? Co to jest papier toaletowy i tym podobne rzeczy, o kremie do twarzy już w ogóle nie wspominając. Jak on ma do tego sklepu wejść? Jak on ma się poruszać między półkami? Gdzie ma znaleźć groszek? Jak opisać wygląd tej puszki? I tak dalej, i tak dalej. Okazuje się nagle, że robienie zakupów wcale nie jest taką prostą czynnością, jak sobie wyobrażaliśmy. I takich czynności jest w naszym życiu bardzo wiele. W przypadku większości z nich nie zdajemy sobie kompletnie sprawy, jakie kompetencje są potrzebne, żeby móc je wykonać. Przykładem takiej kompetencji, troszeczkę bardziej złożonej, ale która jest niezbędna do tego, żeby zrobić zakupy, jest chociażby prowadzenie samochodu. Przypomnij sobie, jak to było na kursie prawa jazdy, a być może w sytuacji, kiedy poza kursem prawa jazdy ktoś znajomy albo ktoś z rodziców pomagał ci nauczyć się jeździć samochodem. Jak to było, pamiętasz? Jeżeli uczyłeś czy uczyłaś się jazdy samochodem z tak zwaną tradycyjną skrzynią biegów w układzie H, tak zwaną manualną, to doskonale wiesz, jak to na początku było. Trzeba wcisnąć sprzęgło, wrzucić bieg, potem delikatnie wcisnąć gaz i powoli odpuszczać sprzęgło. No i co się wtedy działo? Bum, bum! I samochód stawał, gasł. No dobrze, jak już opanowałeś czy opanowałaś tę umiejętność,
No to pojawiały się kolejne, tak? No bo to trzeba kogoś wyprzedzić, no bo więc trzeba popatrzeć w lusterko. Potem trzeba jeszcze jakąś inną czynność wykonać związaną z jazdą samochodem i trzeba popatrzeć nie tylko w lewe lusterko, ale także w prawe lusterko i to, co jest nad głową lusterko, a czasami się obejrzeć i jeszcze inne rzeczy, które trzeba robić, na przykład pamiętać o tym, żeby włączyć kierunkowskaz, pamiętać o tym, żeby uruchomić spryskiwacz, gdy pada deszcz i tak dalej, nie będziemy się zagłębiać. W każdym razie pamiętaj, że nie było to łatwe. Z czasem szło ci lepiej, coraz lepiej i lepiej, aż w końcu pewnego dnia, kiedy trzeba było jechać na zakupy, wsiadłeś do samochodu i pojechałeś prosto do sklepu, nawet nie zwracając uwagi, ile razy pojawiły się czerwone światła, ile razy pojawiły się jakieś sytuacje na drodze, kiedy trzeba było się zatrzymać przed przejściem dla pieszych chociażby, w jaki sposób zaparkowałeś przed marketem i tak dalej. Kompletnie nie zwracasz na to uwagi, ponieważ jest to dla ciebie czynność na poziomie nieświadomej kompetencji. I właśnie mamy takie cztery poziomy uczenia się. Pierwszy poziom to jest tak zwana nieświadoma niekompetencja, czyli widzisz, że jedzie samochód, siedzisz jako pasażer i tak naprawdę nie wiesz, jak to się dzieje. Ja pamiętam, jak kiedyś mój wujek prowadził taki samochód Wołga, to były takie wielkie rosyjskie samochody, to były lata 70. Ten samochód, pamiętam, jak gdzieś miał taką wielką, białą kierownicę i według mnie to prowadzenie samochodu polegało na tym, że on machał tą kierownicą w lewo i w prawo. Tak samo pamiętam było, jak zacząłem jeździć na koniach i byłem przekonany o tym, że żeby się utrzymać na koniu, to trzeba trzymać bardzo silnie wodze. I w momencie, kiedy z pełnego galopu koń się zatrzymał, zrobił tak zwaną stopę i ja wylądowałem na ziemi z wodzami w ręku, siedząc przed głową tego konia, popatrzyłem do góry i uświadomiłem sobie, no chyba jednak wodze to nie jest to, czego się powinienem trzymać. Dopiero potem się nauczyłem, że jednak konia się trzyma udami, a wodze służą do kierowania tym koniem, nazwijmy to. W związku z czym bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy stykamy się z daną rzeczą, pojawiają się tak zwane nieświadome niekompetencje, czyli nie zdajemy sobie sprawy z tego, że czegoś nie potrafimy, czegoś nie umiemy, czego nie wiemy. Dopiero wtedy, kiedy wylądujemy z tymi wodzami na ziemi, dopiero wtedy, kiedy wsiądziemy do tego samochodu i dowiemy się, że jest coś takiego jak sprzęgło, jak gaz, jak skrzynia biegów, wchodzimy na kolejny etap, kolejny poziom, a mianowicie świadoma niekompetencja. Wiem, że nie wiem. Wiem, że nie potrafię i wiem, że muszę się nauczyć, żeby to potrafić. Nad każdą czynnością muszę się zastanawiać. To też fajnie widać na przykład w nauce języka, kiedy uczymy się poszczególnych słów i zanim zbudujemy zdanie, musimy najpierw w głowie sobie przemielić, że tak powiem kolokwialnie, to wszystko, co wiemy, dopasować te zdania, te słowa, które poznaliśmy, żeby stworzyć jakieś nowe zdanie. Czyli czerpiemy z wiedzy, jaką do tej pory mamy, ale żeby coś zrobić, musimy to wszystko, mówiąc brzydko, poskładać do kupy. Innymi słowy, zastanawiamy się nad tym, co robimy, jak robimy i na bieżąco korygujemy swoje błędy i na bieżąco poprawiamy tak, żeby to było tak, jak oczekujemy my, ewentualnie osoba, która nas wspiera, pomaga nam. A ponieważ trening czyni mistrza, ponieważ im częściej coś wykonujemy, tym lepiej to wykonujemy, im częściej mówimy w danym języku, tym szybciej się go uczymy, aż w końcu opanujemy go na właściwym poziomie, na poziomie takiej płynności językowej. I tak samo jest ze wspomnianym wcześniej prowadzeniem samochodu, czyli pewnego dnia zaczynamy te biegi wrzucać nieświadomie, nieświadomie patrzymy w lusterka, nieświadomie parkujemy, nieświadomie czasami tankujemy, no niektórzy bardziej nieświadomie, bo na przykład zamiast benzyny potrafią oleju napędowego nalać, a tu już jest inna kwestia, to jest absolutnie niezwiązane z kompetencjami. To oczywiście proste przykłady z życia codziennego, ale w momencie, kiedy dotykamy kwestii zawodowej, te rzeczy się coraz bardziej komplikują, ponieważ musimy zdobyć pewne kompetencje zawodowe. Najczęściej musimy skończyć odpowiednie kierunki studiów, przejść odpowiednie kursy, przejść odpowiednie przygotowanie zawodowe, takie jak na przykład staże i okresy próbne, w trakcie których mogą pogłębiać tę wiedzę, te umiejętności, które na początku zdobywają w danym zawodzie, czy w danej branży, bądź u danego pracodawcy, bo to jest kwestia bardzo indywidualna. Ale podobnie jak sama motywacja, same chęci, samo zaangażowanie nie wystarczą do tego, żeby osiągnąć określony efekt, czy to w życiu osobistym, czy bardziej zawodowym, bo to nas tutaj bardziej interesuje, nie wystarczą do nich także same kompetencje. Czyli nie wystarczy, że masz określoną wiedzę i umiejętności w danym zakresie, ponieważ jeżeli nie masz chęci, nie jesteś zmotywowany, nie jesteś zaangażowany do tego, żeby to zrobić, to tak naprawdę nie uzyskasz efektów, na których tobie zależy, ewentualnie efektów, na których zależy osobie, która w jakiś sposób cię wspiera, pomaga, ewentualnie która jest twoim szefem i która ci zleca pewną czynność.
Innymi słowy, żeby osiągnąć taki efekt, jaki chcesz, jaki zamierzasz, potrzebujesz tych dwóch rzeczy: i motywacji, i kompetencji. Bo jak pisał Boj Żeleński, z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I to jest właśnie najlepszy przykład tego, jak to w rzeczywistości wygląda. Innymi słowy, nie skupiamy się tylko na kompetencjach, nie skupiamy się tylko na chęciach, ale skupiamy się na jednym i na drugim. Jednak najważniejsze, oprócz uświadomienia sobie tego, że te dwie rzeczy muszą iść w łeb w naszym życiu, żebyśmy osiągali sukcesy, ważne, żeby uświadomić sobie to, czym się różni motywacja od kompetencji. Przez lata, spotykając się z menedżerami, szkoląc różne grupy, zauważyłem, że często osoby troszeczkę nie do końca rozumieją, czym się motywacja różni od kompetencji. Stawiają w pewnym sensie znak równości, czyli że ta motywacja, te chęci, to zaangażowanie, to jest tak zwana kompetencja osobista, na przykład coś takiego można spotkać, takie określenie. A te kompetencje zawodowe, czyli ta wiedza, umiejętność, to są kompetencje zawodowe, które są niezbędne do wykonywania pewnych zadań, pewnych czynności. I teraz istotna kwestia jest, żeby uświadomić sobie, czym się różni motywacja od kompetencji, ponieważ to pozwoli nam zupełnie inaczej podejść do naszego życia, do naszych zadań i pozwoli nam uzyskiwać o wiele większe efekty, czy to w sprzedaży, czy w negocjacjach, czy w budowaniu biznesu, czy w relacjach międzyludzkich, czy gdziekolwiek indziej. Zmieńmy na chwilę sobie tak zwane okoliczności przyrody i wyobraźmy sobie, że wiele lat temu nauczyłeś się jeździć na nartach. Robiłeś to bardzo dobrze, lubiłeś na nartach jeździć, ale przez kilka lat ostatnich nie byłeś w ogóle na stoku i nie miałeś nart na nogach. Jedziesz na stok. Jak myślisz, jeżeli zapniesz narty, zjedziesz z tego stoku czy nie? Nie siedzę obok ciebie i nie słyszę odpowiedzi, ale domyślam się, że odpowiedź będzie twierdząca. Tak, zjedziesz z tego stoku. Dlaczego? Z jednego prostego powodu, a mianowicie dlatego, że nauczyłeś się jeździć na nartach. Zdobyłeś określoną kompetencję, określone umiejętności. I te umiejętności, te kompetencje są cechą, czyli w momencie, kiedy zdobędziesz jakąś kompetencję, zdobędziesz jakąś umiejętność robienia czegoś, to ona pozostaje. Zawsze takim świetnym przykładem przez wiele osób podawany jest przykład roweru. Raz nauczysz się jeździć na rowerze, zawsze będziesz umieć, niezależnie od tego, jak długa przerwa będzie między jedną jazdą a drugą jazdą. Podobnie jest z pływaniem, podobnie jest z prowadzeniem samochodu, podobnie jest ze zmywaniem naczyń, podobnie jest z każdą inną czynnością, której się nauczyliśmy. Wbrew pozorom, bardzo podobnie jest z nauką języka. Ja się uczyłem w liceum języka niemieckiego, przez wiele, wiele, wiele lat go nie używałem. Pojechałem do Niemiec, po dwóch dniach zacząłem już po niemiecku mówić. Podejrzewałem, że gdybym dłużej tam posiedział, opanowałbym ten język na takim poziomie, jaki umiem, a najprawdopodobniej jeszcze lepszym. W związku z czym, jeżeli czegoś się nauczymy raz, to wystarczy tylko krótki czas. Być może jakaś chwila, być może to kilka godzin, być może kilka dni, ale jesteśmy w stanie wrócić do tej kompetencji, nawet jak ona jest najbardziej skomplikowana, i zacząć robić to ponownie. Niestety, ale w przypadku motywacji tak nie jest. Mimo tego, że słyszymy, że ja to potrzebuję zmotywowanych pracowników, ja to jestem zmotywowany, ten człowiek jest zmotywowany, ten człowiek ma w sobie motywację, tak naprawdę jest to bardzo duże uproszczenie i bardzo duże uogólnienie, które troszeczkę wprowadza nas w błąd. Warto bowiem sobie uświadomić, że kompetencja to jest cecha, czyli jak powiedziałem, raz nabyta pozostaje najczęściej, a motywacja to jest stan. To znaczy, że mogę być zmotywowany w danym momencie, a w innym już nie. Jeżeli jestem zmotywowany, jeżeli mój poziom motywacji jest odpowiedni i do tego mam odpowiednie kompetencje, to zadanie, którego się podejmuję, najprawdopodobniej zostanie wykonane dobrze i osiągnę efekt, jaki sobie założyłem. Jeżeli jednak w danym momencie czasu nie będę zmotywowany albo mój poziom motywacji będzie bardzo niski, to mimo że posiadam odpowiednie kompetencje, nie uzyskam takiego efektu, jaki mógłbym uzyskać, jaki powinienem uzyskać. Podobnie zresztą jak w sytuacji, kiedy moja motywacja będzie wysoka, kiedy będę zmotywowany, a kiedy nie będę posiadał odpowiednich kompetencji. Innymi słowy, jeżeli będzie mi się chciało, a nie będę potrafił, to tego nie zrobię. Na przykład znajdę pracę w swoim zawodzie w Hiszpanii. Uwielbiam Hiszpanię.
Hiszpanię, uwielbiam Madryt, chciałbym pracować w Madrycie w swoim zawodzie, bo jestem naprawdę świetnym fachowcem. Czyli mam swoje zawodowe kompetencje, ale brakuje mi innej kompetencji, a mianowicie znajomości języka hiszpańskiego. Te kompetencje, żeby wykonać określone zadanie, mogą być z różnych obszarów, mogą dotyczyć zupełnie różnych zakresów. Z jednej strony faktycznie pewnej umiejętności zawodowej, a z drugiej pewnej umiejętności, chociażby takiej jak znajomość języka. Jestem zmotywowany, mam chęci, bardzo mi się chce, bardzo mi zależy, ale nie mam wszystkich kompetencji, które są niezbędne do tego, żeby tę pracę podjąć, czy do tego, żeby dane zadanie wykonać. Są co prawda takie zadania, takie czynności, w których bardzo wysoki poziom motywacji, zaangażowania i chęci potrafi sprawić, że osoba jest w stanie bardzo szybko nabyć tych kompetencji, zdobyć tę wiedzę, która jest do tego potrzebna i to zadanie wykonać. Oczywiście będzie to dotyczyło raczej prostych czynności, prostych zadań. Ale też jest druga strona medalu, a mianowicie osoby silnie zmotywowane, o wysokim poziomie zaangażowania, entuzjazmu, czasami nie zdają sobie sprawy z tego, że posiadają kompetencje do wykonania tego zadania i podejmując się jego wykonania, osiągają określony efekt. Efekt, który chcieli uzyskać. To jest jak najbardziej możliwe. Dla mnie właśnie sprzedaż jest świetnym przykładem tego, że osoby zmotywowane są w stanie osiągnąć w tym zawodzie sukces, ponieważ w sprzedaży potrzebne są takie kompetencje, które jeżeli nie wszyscy, to ogromna większość ludzi posiada już w sobie. Jakie umiejętności, co konkretnie mam na myśli? Wrócimy jeszcze do tego w kolejnych odcinkach tego podcastu. Dzisiaj wystarczy popatrzeć na otaczający nas świat. Wystarczy włączyć telewizor, wystarczy pójść do kina, obejrzeć jakiś film i uświadamiamy sobie, że w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest zdobyć kompetencje. Pamiętam czasy, kiedy aktorzy w ogóle nie śpiewali w filmach, w ogóle nie tańczyli i takie osoby jak Gene Kelly, Fred Astaire czy Judy Garland po prostu były wyjątkowe. Dzisiaj wystarczy zobaczyć jakiś dobrej klasy amerykański film i widzicie, że aktorzy śpiewają na takim samym poziomie jak te osoby, których role odtwarzają. Wystarczy choćby zobaczyć takie dwa filmy jak Spacer po linie i Narodziny Gwiazdy, najnowszą wersję. Uświadomiamy sobie, że pewnych kompetencji możemy się nauczyć. Kompetencji, które kiedyś wydawały się nieosiągalne. Na przykład taka kompetencja jak śpiewanie. Śpiewanie na poziomie takim, jaki reprezentuje gwiazda muzyki country czy gwiazda popu. Zatem wbrew pozorom, z wyjątkiem niektórych bardzo specyficznych zawodów, z wyjątkiem bardzo specyficznych czynności, które trzeba wykonywać, które wymagają faktycznie solidnego, porządnego przygotowania zawodowego, większość rzeczy jest dla nas wszystkich dzisiaj dostępna i jesteśmy w stanie nauczyć się wielu rzeczy znacznie szybciej. Dzisiaj są takie systemy nauki języków, że tak jak na przykład ja w ciągu 3 miesięcy jesteś w stanie opanować język hiszpański na takim poziomie, że możesz się spokojnie porozumiewać, gorzej tak naprawdę z motywacją. I bardzo często ta motywacja jest głównym wyzwaniem dla wielu osób, szczególnie w sprzedaży. Jeżeli nawet nie zajmujesz się sprzedażą, to na pewno pracujesz w jakiejś firmie, albo kiedyś pracowałeś, czy pracowałaś w jakiejś firmie. Zwróć uwagę, jak to na początku jest. Człowiek, który przychodzi do danej firmy, na początku ma dosyć wysoki poziom motywacji, ale te kompetencje nie do końca są właściwe, nie do końca są takie, jakie powinny być. Nawet jeżeli dobierzemy sobie pracownika, który kiedyś pracował w podobnej branży i wykonywał podobne czynności, one nigdy nie były takie same w każdej firmie. I teraz on przychodzi, ma wysoki poziom motywacji, ale kompetencji nie. W związku z czym powoli tych kompetencji nabiera, ale co się dzieje z motywacją? Właśnie, to jest pytanie, na które odpowiedz sobie sam. Dlatego tak często porusza się w zarządzaniu, w firmach, w organizacjach temat motywacji pracownika. Dlatego tak często się mówi o tym, że pracownik powinien być zmotywowany. Dlatego tak często porusza się tematy, jak motywować pracownika. Część osób bardziej świadomych zastanawia się nad tym, okej, dobrze, jak ja mam zmotywować siebie? To też jest dobry sposób myślenia. Dobry sposób myślenia, ponieważ motywacja jest niezbędna do tego, żeby wykonać zadanie jak najlepiej i na ile jest to możliwe. Wróćmy teraz do sprzedaży, ponieważ sprzedaży kwestia motywacji jest dosyć specyficzna. Dlaczego? W przeciwieństwie do wielu innych zawodów, sprzedaż, sprzedawcy, handlowcy są narażeni na coś, na co większość pracowników w innych działach firm
nie jest narażonych. Co mam na myśli? Mam na myśli odrzucenie. Nikt z nas nie lubi być odrzucany. Nikt nie lubi, kiedy mu się odmawia. W przeciwieństwie do pracowników innych działów firmy, na przykład administracji, logistyki, księgowości itp., pracownicy działu sprzedaży, handlowcy, którzy bezpośrednio kontaktują się z klientami, non-stop są narażeni na odrzucenie. Każdy dział w firmie jest potrzebny, bo gdyby nie był potrzebny, to by po prostu go nie było. Jednak pracownicy tych działów stosunkowo rzadko słyszą nie. Stosunkowo rzadko ich propozycje, ich oferty są odrzucane przez inne osoby. A jeżeli tak, to najczęściej odbywa się to wewnątrz organizacji. W przypadku handlowców, w przypadku sprzedawców sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Bo jeżeli byśmy popatrzyli na wszystkie branże, jakie są obecne na rynku, zrobili statystyki, a takie statystyki kiedyś robiłem, okazałoby się, że sprzedaż odbywa się w jednym na 5, 6, 8 przypadków. Oczywiście to bardzo zależy od branży, ponieważ są branże, gdzie ta sprzedaż odbywa się na drugim spotkaniu czy po drugim kontakcie, ale są branże, gdzie tych kontaktów jest bardzo, bardzo wiele, łącznie z tym, że można zrobić na przykład 17, 20 pokazów czy prezentacji, czy złożyć różnego rodzaju ofert, propozycji zakupu i nie mieć żadnego efektu w postaci sprzedaży. Handlowiec jest narażony na odrzucenie, na odmowy cały czas, permanentnie. Częściej, o wiele częściej słyszy nie niż tak. Dlatego właśnie kwestie związane z motywacją w przypadku sprzedaży są tak bardzo ważne i tak często są podejmowane. Odłóżmy teraz na bok wszelkie znane teorie motywacji, łącznie ze sławną tak zwaną piramidą Maslowa. Spójrzmy na to po prostu zwyczajnie jak ludzie. Naprawdę to jest normalne, żeby czuć się świetnie, być codziennie zmotywowanym, kiedy przez wiele dni na każdym spotkaniu słyszymy nie, kiedy przez wiele dni, a czasami tygodni, każda rozmowa telefoniczna kończy się nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany, kiedy na kolejną wysłaną ofertę nie ma odpowiedzi, kiedy negocjacje ugrzęzły w jakimś martwym punkcie, z którego praktycznie nie widać w ogóle żadnego wyjścia, kiedy po wielu tygodniach negocjacji, a być może nawet miesiącach okazuje się, że firma wybrała ofertę konkurencyjną, bo była tańsza, a nasze argumenty o serwisie, o jakości, o opiece, o szkoleniach spełzły na niczym. Nie osiągnęliśmy nic. Jak i dlaczego? Dlaczego i jak? Dlaczego to pytanie o motywację? Dlaczego mam to robić? Jak to pytanie, w jaki sposób mam to robić? Czyli pytanie o kompetencje. Odpowiedzi na dwa te pytania są najważniejsze. Musimy wiedzieć, dlaczego coś robimy i musimy wiedzieć, jak mamy to robić. Dlatego warto jest poznać pewne elementy, pewne czynniki, które wpływają na naszą motywację. Te prawdziwe, nie te teoretyczne. To jest jedno. Drugie, powinniśmy zdobyć takie kompetencje, które pozwolą nam pomóc ludziom kupować, a nie sprzedawać im. To zmienia bardzo perspektywę. Zatem jak wpływać na swoją motywację? Jakie kompetencje są nam potrzebne do tego, żebyśmy efektywniej funkcjonowali jako handlowcy? O tym powiemy sobie w kolejnych odcinkach. W odcinku trzecim będziemy mówili o motywacji. Jak siebie motywować, jak wpływać na swoją motywację, jak przestać wierzyć w to, że motywacja może być non-stop i przez cały czas. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam do odcinka trzeciego. Do usłyszenia.